Witajcie, dzisiaj postanowiłem nagrać taki troszeczkę inny filmik i wyjść z domu i nagrać właśnie coś w terenie. Niestety pogoda troszeczkę mi nie pomogła, bo jak widzicie niestety pada deszcz, więc postaram się to szybko nagrać, a jeszcze mi to jacyś ludzie ciągle chodzą, więc trzeba patrzeć co się dzieje. W każdym razie będzie taki krótki filmik informacyjny, ponieważ jak mogliście zauważyć, dawno nie było filmów na moim kanale i czym to jest w ogóle spowodowane? Otóż w zasadzie tym, że ostatnio bardzo dużo się u mnie dzieje, zachodzą bardzo duże zmiany, sorry, że tak patrzę wszędzie na boki, ale jestem tutaj pierwszy raz i nie wiem, czego mogę się po tym miejscu spodziewać, a zwłaszcza, że mi pada deszcz, a mój telefon nie jest wodoodporny, więc mam nadzieję, że go szlak nie trafi przez to nagranie, bo to byłoby bardzo smutne. W każdym razie wracając do tematu, filmów w zasadzie chyba przez 3 tygodnie nic nie nagrywałem. Było to spowodowane tym, że bardzo dużo się działo i muszę po prostu ogarnąć teraz wszystko, co się dzieje, ponieważ dużo komplikacji się pojawiło, o czym też pisałem na fanpage'u, ponieważ opóźniło się także otwarcie mojego nowego sklepu automatycznego ze skinami skinybadera.pl, gdyby ktoś był zainteresowany. Ale wszystko wraca na właściwy tor i jeszcze trzeba troszkę poczekać i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. W każdym razie odnośnie takich planów na przyszłość, to będzie wkrótce zapowiadany unboxing, czy też po prostu pokazanie z mojego mieszkania, ponieważ myślę, że to was też zaciekawi i będzie to jakiś fajny filmik, także myślę, że może następny filmik na kanale to już będzie właśnie to. Będzie także film z otwarcia sklepu, jak już to wreszcie ruszy. Także mam nadzieję, że to wszystko sobie wypali tak, jak ma wypalić. Dobra, na razie mi to nikt nie łazi, więc sobie mogę spokojnie gadać. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie ten przestój na kanale. Jednak podjąłem także taką decyzję, że nie będę wrzucał filmów na siłę i jednak ograniczę ich ilość, ponieważ zauważyłem, co się tam dzieje, nie wiem. Nieważne. W każdym razie zauważyłem, że lepiej to wygląda, jeżeli jest jeden film nawet na tydzień, niż jak, nie wiem, co dwa dni jest film, bo po prostu wtedy jest tylko parę set wyświetleń na tych filmach i po prostu nie ma to sensu. Wolę, żeby był jeden film, a zyskał jakąś w miarę duży zasięg i żeby to jakoś fajnie się w ogóle prezentowało. Także ograniczam ilość filmów na kanale, myślę, że mniej więcej do jednego tygodniowo, także to jest taka informacja, może nie dla wszystkich wesoła, ale dzięki temu też te filmy będą większej jakości, będzie się coś działo, będę się starał, żeby to nie było tak, jak wszyscy robią, tak? Czy gdzieś właśnie wyjdę, czy coś, nie, że tylko będę siedział w domu, tak jak to zawsze było i mam nadzieję, że taka forma kanału będzie wam się bardziej podobała. Dawno nie było też live'ów, a to jest głównie spowodowane tym, że mało ludzi było na ostatnich live'ach niestety. Dlatego też nie za bardzo mi się chce po prostu siedzieć, bo tak naprawdę trzeba pół dnia poświęcić tak, żeby ten live przygotować, wszystko poustawiać, a potem żeby go zrobić, więc zobaczymy. Jeżeli będzie dużo osób na kolejnym live'ie, no to live'y będą wtedy częściej, ale na razie nie wiem, nie planuję live'a. Może coś będzie przez jakiś weekend, zobaczymy. Będę oczywiście też zapowiadał, dajcie znać też w komentarzu, czy w ogóle chcecie live'y i w ogóle co chcielibyście też na kanale, ponieważ tak jak mówiłem, to są jakby najbliższe plany, to właśnie jest unboxing mieszkania i otwarcie sklepu. Aha, będzie oczywiście seria z Overwatcha kontynuowana, natomiast to już po otwarciu sklepu, żeby te konkursy z voucherami sobie działały tak jak trzeba, no nie? Bo teraz nawet nie miałbym co dawać. No chyba, że do starego sklepu, ale to nie za bardzo ma sens, ponieważ też chcą rozreklamować ten nowy sklep, także chyba tyle ode mnie w sumie, wyrobiłem się w sumie w kilka minut. Mam nadzieję, że filmik wam się w miarę podobał, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie, żebym wcześniej wychodził. O, pociąg jedzie. O nie, dobra, to kończę, bo teraz nic nie będzie słychać, bo tutaj zaraz za mną są tory kolejowe, ale nie będę wam tutaj rozglądał, bo byście jeszcze znaleźli miejsce, w którym nagrywam, a tego byśmy nie chcieli. Także cóż, tyle ode mnie, napiszcie w komentarzu, co byście chcieli i mam nadzieję, że wam się podobało, bo kurczę, mi tu pada. Dobra, wycofuję się do domu, trzymajcie się, cześć!